co, że tak powiem, resetuje ci głowę. Wracacie do domu po rozegranym treningu, po rozegranym spotkaniu, no i każdy szuka odskoczni. Dla jednych jest to, nie wiem, jazda samochodem, dla innych, nie wiem, oglądanie filmów. Dla ciebie to jest właśnie fotografia i gdzieś tam... Moda, podróżowanie, uważam, ale no to potrzeba jednego czy dwóch wolnych dni. Ale no, to właśnie w taki sposób odcinam się kompletnie od futbolu, resetuję i już kiedy jest wolny weekend, to nie rozmawiam w ogóle o piłce, ale wiem, że już w poniedziałku będę w 100% przygotowany i gotowy na kolejne cele. Jedziesz do Moskwy po zwycięstwo czy po doświadczenie? Ja uważam, że ten zespół ma już wystarczająco dużo doświadczenia, więc teraz chcemy osiągnąć sukces. No to jest bardzo prosta recepta, jak będzie z realizacją. Boisz się czegoś? Niczego się nie boję. Ja uważam, że to jest... to nas tylko motywuje, te wszystkie cele, Mistrzostwa Świata, no, fantastyczny turniej. Tak jak wcześniej powiedziałem, jest to ogromna impreza, ale to jest gra w piłkę, to są mecze, to jest coś, co robimy od lat i wiemy, jak to robić, więc to tylko pozytywnie nas nakręca, w żaden sposób nie paraliżuje. Co jest cenniejsze? Najfajniejsza koszula z najfajniejszej wełny, czy koszulka z orzełkiem w szafie? To nie ma najmniejszego porównania. Ta koszulka z orzełkiem na piersi to jest ta, którą zawsze zatrzymuję w swojej torbie. Bardzo rzadko ją wymieniam na jakąś inną. Kiedy pierwszy raz... pytam o emocje, bo to najgłupsze pytanie, jakie można zadać, ale co się czuje, kiedy pierwszy raz dostajesz koszulkę od selekcjonera i mówią ci, zapraszamy, będziesz reprezentował Polskę? Znaczy, ja akurat miałem tą okazję, kiedy byłem bardzo, bardzo młody, więc to jest zaskoczenie, ale w momencie, kiedy dochodzi to do ciebie, że jedziesz na zgrupowanie, to chcesz się pokazać z jak najlepszej strony. Chcesz udowodnić, że to miejsce ci się należy i żebyś został tam jak najdłużej. Ostatnie dwa pytania. Czego w twojej szafie nigdy nie znajdę? Czego nigdy nie znajdę? Ciężko mi powiedzieć, bo jest wiele rzeczy. Nie mam pojęcia. Dobra, inaczej. Czy jest coś takiego jak za duża męska torba? Za duża męska torba. Nie mówię o torbie sportowej. Jest normalna torba do podróży. Okej. To pytanie trochę będzie zahaczało o dzień, ponieważ dzisiaj jest parada równości, odbywa się w Warszawie. Czy tematem tabu wśród piłkarzy, mówi się o temacie tabu wśród piłkarzy, jakim jest homoseksualizm, czy to już jest przeszłość? Ja uważam, że to nie jest... Dla mnie nie mam, to nie jest problem, to nie jest temat, z którym mam problem. Ja uważam, że żyjemy w takim czasie, że po prostu trzeba to zaakceptować, że akceptujemy to. Akceptujemy, bo tak jest.